Nowy rok zawsze przynosi kolejne zmiany i tym razem również zmienią się pewne zasady obowiązujące przedsiębiorców. O niektórych z nich porozmawiamy na dzisiejszym webinarium organizowanym przez mBank i Superksięgową. I przez ten gąszcz zmian pomogą nam się przeżyć Ilona Markiewicz-Pyc, menadżer zespołu księgowego w firmie Superksięgowa. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Daniel Pindor, menadżer Wydziału Departamentu Klienta Firmowego mBanku. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam państwa serdecznie. Na początek opowiem, o czym dzisiaj się dokładnie zajmiemy. Czyli pierwszy punkt naszego programu to jest jednolity plik kontrolny VAT. To jest pierwsza rzecz, o którą omówimy. Kolejna to jedno konto do składek ZUS. Potem na pewno zostanie nam jeszcze trochę czasu na krótkie, szybkie omówienie kolejnych zmian dla przedsiębiorców w 2018 roku. No i na koniec sesja pytań i odpowiedzi. Będziemy odpowiadać na państwa pytania, na pytania, które możecie do nas przesyłać teraz w trakcie trwania webinaru. Zacznijmy, tak jak mówiłem, od jednolitego pliku kontrolnego VAT. Co to w ogóle jest takiego, tak? Kogo ta nowość też dotyczy, Danielu? Jednolity plik kontrolny VAT to taka elektroniczna lista wszystkich faktur zakupowych i sprzedażowych przedsiębiorcy. W tej liście oprócz numeru faktury, kwoty faktury, znajdują się również dane kontrahentów naszego przedsiębiorcy, na przykład identyfikatory NIP, REGON. Od 1 stycznia 2018 roku każdy przedsiębiorca będący podatnikiem VAT będzie miał obowiązek prowadzić taki rejestr elektronicznie, a do 25 lutego będzie obowiązany wysłać pierwsze takie zestawienie do Urzędu Skarbowego za miesiąc styczeń. Mówisz, każdy przedsiębiorca VAT-owiec będzie do tego zobowiązany, ale jak znam życie, to na pewno są jakieś wyjątki od tej reguły. Ktoś będzie wyłączony? Ilona? Tak, zgadza się. Mamy tutaj kilka wyjątków. Przede wszystkim pliku JPK VAT nie muszą składać podatnicy, którzy wykonują czynności wyłącznie zwolnione od podatku VAT. Mam tu na myśli podatników, którzy są zwolnieni podmiotowo, czyli głównie chodzi o przedsiębiorców, których sprzedaż nie przekroczyła w roku poprzednim 200 tysięcy złotych. Dodatkowo z pliku JPK VAT nie muszą wysyłać przedsiębiorcy, którzy są zwolnieni przedmiotowo, czyli wykonują pewne usługi, które są zwolnione z podatku VAT. Między innymi chodzi o usługi medyczne, usługi ubezpieczeniowe czy usługi udzielania pożyczek. A trzecią grupą są organizacje międzynarodowe, ale myślę, że tutaj nie jest to punkt, który interesuje naszych widzów. A jeszcze jedną grupę mamy tutaj, która nie musi wysyłać plików JPK VAT. Chodzi o firmy, które są zawieszone. Czyli jeżeli my nie składamy deklaracji VAT, to nie musimy wtedy wysyłać pliku JPK VAT. Natomiast jeżeli w trakcie zawieszenia składamy te deklaracje VAT, a możemy składać, ponieważ jest takie nasze prawo, nie jest to nasz obowiązek, to wtedy taki plik JPK VAT powinniśmy wysłać. Wiemy w takim razie, kto nie będzie musiał tego składać. No dobrze, a ci, którzy będą musieli, to pewnie dla nich jednak proste nie będzie. Jak to w ogóle będzie wyglądało w praktyce? A jeżeli przedsiębiorca prowadzi księgowość w formie, w programie księgowym, to wtedy myślę, że wiele się dla niego nie zmieni. Z tego, co mi wiadomo, wszystkie znane mi programy księgowe automatycznie już generują plik JPK VAT na podstawie dotychczas prowadzonej ewidencji sprzedaży oraz zakupu. Osoby, które prowadzą księgowość w arkuszu kalkulacyjnym, tutaj będą musiały zrobić to ręcznie. Będą musiały przenieść sobie ze swojego programu, z tego arkuszu, tak, będą musiały przenieść to do aplikacji Ministerstwa Finansów i tam przerobić to na odpowiedni plik i wtedy wysłać do Urzędu Skarbowego. Czyli trochę roboty tutaj z tym będzie. Daniel, jak to wygląda z punktu widzenia banku? Czy bank jakoś pomoże tutaj przedsiębiorcom? Tak, staramy się pomagać naszym przedsiębiorcom i tu wychodzimy naprzeciw również w tej kwestii. mBank będzie dostosowany do wymogów ustawy. Dlaczego? W mBanku dysponujemy taką usługą jak program mksięgowość, usługa mksięgowość, dzięki której klienci mogą prowadzić rozliczenia bezpośrednio w bankowości internetowej. Z tego systemu klienci będą mogli wygenerować sobie jednolity plik kontrolny VAT-owski. To jest pierwszy aspekt. Drugi, taki jednolity plik kontrolny należy w jakiś sposób zautoryzować przy wysyłce do Urzędu Skarbowego. Istnieją dwa sposoby autoryzacji tego pliku. Jest to albo podpis kwalifikowany, który jest płatnym podpisem, albo profil zaufany.
Już teraz nasi klienci mBanku mają możliwość założenia w bankowości internetowej profilu zaufanego i za jego pośrednictwem będą mogli podpisywać dokumenty pod tytułem jednolity plik kontrolny. Czyli trochę się zmieni dla przedsiębiorców, nowe obowiązki się pojawiają, ale po co to wszystko jest robione? No bo przecież nie na pewno dlatego, żeby przedsiębiorcom życie utrudnić. Jaki jest sens tej zmiany? Również żywię taką nadzieję, że nie jest to tylko i wyłącznie po to, żeby utrudnić życie przedsiębiorcom. Dostrzegam pewien sposób automatyzacji kontroli skarbowych, która nadejdzie. Do tej pory, tak jak działa Urząd Skarbowy, przychodzi najpierw z kontrolą do przedsiębiorcy, gdzie po przejrzeniu dokumentacji księgowej szuka jakichś rozbieżności. Po zmianie tego typu czynności będą następowały automatycznie przez system informatyczny dzięki comiesięcznym raportom wysyłanym w postaci JPK VAT. Wydaje się to być dużo bardziej przejrzyste i da trochę ulgi przedsiębiorcom, gdyż wtedy kontrole będą wysyłane punktowo, a nie do wszystkich w poszukiwaniu błędów. Czyli w zasadzie, jeżeli jakoś jestem, wszystkie dokumenty mam zrobione prawidłowo, jeżeli tą księgowość prowadzę, wszystko wysyłam na czas, to raczej powinienem się spodziewać, że tej kontroli u mnie nie będzie, podczas gdy teraz w zasadzie nie wiem, tak? Ona w każdym momencie może nadejść, tak? Podejrzewamy, że te kontrole będą wtedy rzadsze. Czyli w zasadzie mamy jakiś tutaj plus dla przedsiębiorców, tak? No. Jeżeli tych kontroli będzie mniej, za nimi nikt nie przepada, to Ilona, co sądzisz na ten temat? Tak, zgadza się. Plusy są niewielkie, ale jednak są. Myślę, że teraz te kontrole będą odbywały się bez wiedzy podatnika, czyli tak jak do tej pory ubiegaliśmy się o zwrot podatku VAT, a wtedy Urząd Skarbowy odzywał się do nas, żebyśmy wysłali rejestry, a gdy jakieś pewne faktury, ich pozycje w rejestrze zainteresowały, wtedy wysłaliśmy dodatkowo faktury. A teraz Urząd Skarbowy zawsze będzie miał taką informację, jakie transakcje z innymi podatnikami VAT mieliśmy do czynienia. No dobrze, o minusach też oczywiście chciałem porozmawiać. Poza tym, że będzie więcej tej papierkowej roboty, coś jeszcze jakby jest trochę na niekorzyść przedsiębiorców? Tak, minusem tutaj jest to, że pliki JPK VAT musimy wysyłać co miesiąc. Bez względu na to, czy rozliczamy się kwartalnie czy miesięcznie, taki plik JPK VAT musimy wysłać do 25 dnia następnego miesiąca. Czyli dla przedsiębiorców, którzy do tej pory rozliczali się raz na kwartał, teraz będą musieli robić to co miesiąc. Czyli w zasadzie odpadają wszelkie możliwości jakiegoś elastycznego traktowania tej księgowości przez ten cały kwartał, zrobienia czegoś po czasie, tak? No wszystko trzeba będzie raz na miesiąc jednak mieć zapięte na ostatni guzik. No dobrze, też jest tak, że ta zmiana wchodzi od 2018 roku, ale no jakoś jest tak, że ministerstwo zachęca do tego, żeby to zrobić wcześniej, jeszcze w tym roku. Dlaczego? Myślę, że jest kilka powodów. Pierwszym to zapewne Ministerstwo Finansów chce przetestować wydajność tego narzędzia, obiecując klientom, przedsiębiorcom, którzy wcześniej wyślą te zobowiązania, kilka korzyści. Jedną z nich to jest możliwość uzyskania wcześniejszego, szybszego zwrotu VAT-u. Dwa, daje możliwość przedsiębiorcom sprawdzenia, czy potrafią wysłać to zestawienie. A trzeci punkt to taki, w którym przedsiębiorca może już teraz sprawdzić poprawność prowadzonych rejestrów sprzedaży i zakupów VAT-owskich. Czyli tutaj no, jest jakiś sens, żeby się przed ten szereg trochę wyrwać, ale no, jak znam życie, niektórzy nie dość, że się nie wyrwą przed szereg, to jeszcze nie zdążą tego zrobić na czas i się pewnie spóźnią, zapomną o tym. No, kolejna zmiana, kolejny też tak naprawdę kłopot dla przedsiębiorcy, który może akurat będzie miał wtedy pełne ręce roboty, jeśli chodzi o swój biznes, może o tym zapomnieć, jeżeli na przykład no, nie wiem, sam prowadzi księgowość. Co w takiej sytuacji, Ilona, jakby jeżeli ktoś się spóźni? Lepiej nie zapominać i się nie spóźniać, ponieważ kary małe nie są. Ile mogą być? Organ podatkowy może nałożyć tutaj dla nas karę porządkową w wysokości 2800 zł. Natomiast kodeks karno-skarbowy przewiduje tutaj nawet większe kary. Mamy tutaj podział na wykroczenia i na przestępstwa. Wszystko zależy od tego, czy nasz zamiar był planowany, czy nie, czy zapomnieliśmy o tym niechcący, czy po prostu zrobiliśmy to specjalnie. Czy jak się usprawiedliwimy przed Urzędem Skarbowym, no to może będzie dla nas łaskawy wtedy, tak, mniejsza kara. Myślę, że też gdy się zorientujemy, że nie wysłaliśmy tego pliku JPK VAT, to przede wszystkim po pierwsze należy to zrobić jak najszybciej, a po drugie możemy zastosować ewentualnie tak zwany czynny żal.
No tak, możemy się tutaj ukorzyć przed urzędem, jest szansa, że będzie dla nas łaskawy, tak jak powiedziałem. No dobrze, tak jak was słucham, no jest tu parę plusów, minusów dla przedsiębiorców, spróbujmy to podsumować. Czyli wychodzi na to, że tak, no mamy więcej rzeczy na głowie, jakby więcej tej papierkowej roboty, co oznacza więcej czasu albo większe koszty, jeśli chodzi o usługi księgowe. Dla rozliczających się kwartalnie, no mamy tą konieczność jednak zrobienia wszystkiego raz w miesiącu i tak mniejszą tą jedną, tą elastyczność. To są minusy, które tutaj widzę. Jeśli chodzi o plusy, usprawnienie kontroli skarbowych, skrócenie ich czasu, no i to, że one może jakby nie będą aż takie częste, nie będą dotykały, nie będą tak losowo trafiały na każdego z nas, czyli w pewnym sensie można będzie spać bezpiecznie jako przedsiębiorca. Wcześniejszy zwrot podatku VAT może się też pojawić, no i z takiego punktu widzenia makroekonomicznego będziemy mieli uszczelnienie systemu, czyli więcej pieniędzy w budżecie, czyli gdzieś tam więcej pieniędzy może do nas wrócić, tak? Tak widzicie te plusy i minusy? Czy coś jeszcze można tutaj dodać? Okej, okay, czyli to rozumiem, jakby dla mnie już jest jaśniejsze, dla Państwa mam nadzieję też, jakby co ten jednolity plik kontrolny oznacza i jakie zmiany się z tym wiążą, więc idźmy dalej, jakby do kolejnej zmiany, która przedsiębiorców czeka w 2018 roku. To jest jedno konto w ZUS-ie, jeśli chodzi o przelewanie składek. Ilona, na czym ta zmiana dokładnie będzie polegała? Od stycznia 2018 roku nastąpi mała rewolucja, jeśli chodzi o sposób przelewania pieniędzy za składki do ZUS-u. Obecnie jest tak, że płatnicy przesyłają pieniądze do ZUS-u nawet na 4 różne konta. Muszą wykonać nawet aż 4 przelewy na 4 różne ubezpieczenia. Od stycznia będzie zmiana. Każdy przedsiębiorca będzie wykonywał tylko jeden przelew na swój indywidualny numer konta. A ZUS już będzie te składki dzielił sam. My tą konstrukcję tego konta mamy tutaj na slajdach. Jakby Daniel, czy możesz wyjaśnić, jakby jak to jest, jak ten numer jest skonstruowany? O co tutaj chodzi? Jak najbardziej. Już w miesiącu październiku ZUS rozpoczął kampanię informującą płatników o tym, iż zmienia się system płacenia składek do ZUS-u. Nasi przedsiębiorcy powinni otrzymać najpóźniej do końca grudnia informację o tym, że otrzymali dedykowany rachunek, na który będą musieli uiszczać wpłaty do ZUS-u. Wartym zwrócenia uwagi jest to, że ten rachunek ma specyficzną budowę. Pierwszym aspektem, na który powinniśmy zwrócić uwagę, to jest ta druga pozycja ze slajdu, gdzie jest to początek rachunku, który świadczy o tym, że jest to rachunek ZUS-owski. Ostatnie 10 cyfr tego rachunku będą zawierały NIP, czyli identyfikator podatkowy naszego przedsiębiorcy. Bardzo ważne tutaj jest podkreślenie i polecam szczególną ostrożność w otrzymywanej korespondencji z ZUS-u, aby weryfikować, czy otrzymany rachunek jest naprawdę, tak naprawdę tym prawidłowym, ponieważ pojawiają się listy, które podszywają się pod ZUS i prezentują inne numery rachunków w celu wyłudzenia środków klienta. No tak, to bardzo niebezpieczne, możemy tutaj stracić te pieniądze, więc warto sprawdzić dokładnie. Ilona, jak to sprawdzić? Jak to mogę tak zweryfikować, żeby być na 100% pewnym tego, że to jest to konto? Do końca roku powinniśmy, każdy przedsiębiorca powinien otrzymać z ZUS-u list polecony. Jeżeli takiego listu by nie otrzymał, może taką informację znaleźć na stronie esklatka.pl, jest to portal ZUS-u. Może ten numer rachunku osobiście sprawdzić w każdym oddziale ZUS-u. Taką informację oczywiście po zweryfikowaniu danych możemy sprawdzić telefonicznie w ZUS-ie. A od 1 stycznia 2018 roku będziemy mogli taką informację sprawdzić na portalu PUE. Od 1 stycznia, czyli to coś nowego, to PUE jest, Daniel? PUE ZUS to jest już leciwa platforma, platforma usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tam jest możliwość założenia konta zarówno jako płatnik ZUS-owski, jak i każdy ubezpieczony ma możliwość podejrzenia sobie tam swoich składek, czy pracodawca odprowadza je terminowo. Do platformy PUE ZUS można się zlogować w bardzo łatwy sposób, gdyż jest to również dostępne z poziomu bankowości internetowej przez profil zaufany, o którym mówiliśmy wcześniej. Rząd tą całą zmianę reklamuje jako coś, co ma być ułatwieniem dla biznesu. Ja sam jak płacę składki, to płacę je
przez system bankowości internetowej i to wydaje mi się, że to wielkiej zmiany dla mnie nie będzie, bo te cztery przelewy, no to wcale nie jest taka wcale skomplikowana sprawa. Więc jak to wygląda jakby z twojego punktu widzenia, Daniel? Czy jakby klienci się mylą jednak przy tych czterech przelewach, chociaż te formatki są dosyć proste i też co się zmieni, jakby jak wy to ułatwicie dla klientów? Zaczynając od tego, czy klienci się mylą. Zdarzało się tak, że klienci omyłkowo wpisywali składkę zdrowotną w miejscu innej składki. Wtedy wiązało się to z koniecznością udania się do ZUS-u, wyjaśnienia, przeksięgowania tych środków w ZUS-ie. To jest ten jeden aspekt. Wprowadzenie jednego rachunku ZUS-owskiego ułatwia te rozliczenia, gdyż obecnie to będzie wyglądało tak jak standardowy przelew z rachunku bankowego. Wpisujemy kwotę przelewu całościowo, nie ma rozbicia na poszczególne składki, nie ma również konieczności wpisywania identyfikatora płatnika, gdyż płacimy na dedykowany rachunek, który kończy się tym naszym numerem, jak również nie mam konieczności wpisywania okresu, za jaki klient przesyła środki. Dodatkową rzeczą, która się zmienia, to jest możliwość zapisania w bankowości internetowej tego rachunku, który otrzymaliśmy z ZUS. W firmowej książce odbiorców pojawił się nowy kontakt o nazwie Nowy ZUS i pod tym kontaktem możemy zapisać sobie numer, który otrzymaliśmy i zweryfikowaliśmy z Urzędu Skarbowego. Dzięki temu w przypadku zagubienia tej korespondencji nie będziemy musieli kierować się do ZUS-u ponownie o nadanie tego numeru. Czyli jeżeli ktoś się myli, no to jednak ta prawdopodobieństwo teraz pomyłki będzie mniejsze, no to jest to ułatwienie faktycznie, ale też myślę, że to jest duże ułatwienie dla ZUS-u, prawda? ZUS też na tym jakoś dobrze wyjdzie, prawda, Ilona? Myślę, że tak. Dotychczas składki były rozliczane na ubezpieczenia, które wskazaliśmy w przelewie. Mogliśmy sobie wybrać, czy to będzie ubezpieczenie społeczne, czy ubezpieczenie zdrowotne, a także wybrać okres, za który wpłacamy. Czyli mogliśmy sobie wybrać na przykład najnowsze bądź najstarsze zobowiązanie. Natomiast od stycznia to ZUS będzie tak sam wybierał, może nie wybierał, tylko jest narzucone z góry, że składki te będą księgowane na najstarsze zobowiązania i dodatkowo będzie dzielony procent według funduszy, czyli już zniknie nam tutaj możliwość po pierwsze wybierania sobie ubezpieczenia, które chcemy opłacić, a także okresu. Jeśli chodzi o ułatwienia dla przedsiębiorców, to myślę, że jest to w pewien sposób ułatwienie dla osób, które płacą te składki w terminie, ponieważ dla nich tutaj będą no tak. wykonali tylko jeden przelew zamiast czasami nawet aż czterech. Pamiętajmy też, że nie wszyscy korzystają z bankowości internetowej. Zdarza się, że do tej pory przedsiębiorcy korzystają z opłacają na przykład tak ZUS na poczcie, więc tutaj wypełnienie jednego przelewu, a zamiast czterech będzie dosyć sporym ułatwieniem. Dodatkowo zapłacą też tylko za jeden przelew, a nie tak jak do tej pory za trzy czy nawet cztery. Czyli w pewnym sensie można powiedzieć, że tutaj no, oprócz tego, że dla przedsiębiorców jest też ułatwienie, no też mają taką dodatkową, no, można powiedzieć, motywację, żeby te składki płacić na czas, a nie manewrować trochę tak, jak niektórzy robili do tej pory i jakby trochę wybierać, co opłacamy, no bo jakby pierwsze będą spłacane zawsze zaległości, prawda? Więc no, to oznacza, że jak nie zdążymy i będziemy mieli zaległości, nie zaopłacimy wszystkiego na czas, to możemy utracić pewne prawa, tak, w ZUS-ie. Tak, zgadza się. Jeśli chodzi o płatności do ZUS-u, to jest to ważne, żeby zapłacić w terminie. Oprócz ewentualnych odsetek, możemy stracić też prawo do podlegania pod ubezpieczenie chorobowe. Podleganie pod ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, natomiast warunkiem ubiegania się o zasiłek chorobowy w razie jakiejś choroby jest to, że te składki muszą być opłacane w terminie. Skoro nie możemy teraz wybrać sobie funduszu, na który chcemy wpłacić, czy to będzie właśnie ubezpieczenie społeczne wraz z ubezpieczeniem chorobowym, to automatycznie, żeby podlegać pod to ubezpieczenie, musimy zapłacić całość składek. Inaczej nie będziemy mieli prawa do ubiegania się o zasiłek. I teraz, jeżeli na przykład nie pomylimy się w sumowaniu tych wartości, a na przykład do tej pory ZUS nie przygotował na przykład deklaracji rozliczeniowej, która sumuje nam w jednym punkcie wszystkie składki, tylko musimy to zrobić sami na kalkulatorze, to wtedy, gdy się pomylimy, automatycznie może być tak, że będziemy mieć zaległość w ZUS-ie. To już podsumowując ten punkt o jednym koncie w ZUS-ie, o czym my musimy pamiętać? Przede wszystkim pamiętać o tym, że od nowego roku musimy płacić na nowych zasadach ZUS i zweryfikować koniecznie prawdziwość konta, które otrzymaliśmy. Została nam jeszcze chwila czasu, jak już powiedzieliśmy o JPK VAT i o jednym koncie w ZUS-ie. Jakby chciałbym, żebyśmy chociaż krótko powiedzieli o kolejnych zmianach, które się szykują od 2018 roku, no bo to
też zmieni te okoliczności dla przedsiębiorców. Co nas czeka? Ilona. A jeśli chodzi tutaj o planowane dodatkowe zmiany w 2018 roku, to mamy przede wszystkim wzrost kwoty wolnej od podatku. Kwota ta wzrasta do 8000 zł dla osób najmniej zarabiających. Następną zmianą, którą mamy, jest zwiększony limit jednorazowej amortyzacji. Do tej pory taki limit jednorazowej amortyzacji wynosił 3,5 tysiąca, natomiast od nowego roku będzie on wynosił 10 tysięcy. To poważna zmiana. Tak, jest to spore ułatwienie dla przedsiębiorców. Będą mogli jednorazowo po prostu więcej sobie wrzucić w koszty, nie korzystając przy okazji z tak zwanej pomocy de minimis, jak było to do tej pory. Trzecią zmianą, o której mogłabym opowiedzieć, są też zmiany w sposobie opłacania zaliczek. Czyli jeżeli zaliczka nie wyniesie nam więcej niż 1000 zł, to nie będziemy zobowiązani do jej zapłaty. Chodzi o zaliczkę na podatek dochodowy. Jest to plus, ponieważ jeżeli komuś na przykład wyjdzie zaliczka w styczniu, powiedzmy 700 zł, a później przez całe pół roku nie ma tych zaliczek, no to nie będzie on zobowiązany do zapłaty tej pierwszej zaliczki, więc nie ma pieniędzy zamrożonych w budżecie. Natomiast może być to pewną pułapką dla osób, które nie potrafią oszczędzać tych pieniędzy, czyli na przykład mogą w styczniu mieć tą zaliczkę, powiedzmy 700 zł, a później w lutym już do zapłaty 1700. A jeżeli, żeby później podatnicy nie byli zaskoczeni tym, że nagle mają do zapłaty dwa razy więcej. Więc może to być plusem, ale trzeba z tego mądrze korzystać. Daniel, jeszcze mamy coś, co się nazywa split payment? Tak, tajemniczo trochę. Ze strony bankowej powiedzieć, że czeka nas, właściwie przedsiębiorców, jeszcze jedna zmiana, ale również i bankowców. Rząd usilnie pracuje nad uszczelnieniem systemu podatkowego, a w tym również systemu VAT-owskiego. JPK VAT, o którym dzisiaj dyskutowaliśmy, jest pierwszym z elementów, który wpłynie na uszczelnienie systemu podatkowego. Drugim, który spotka naszych przedsiębiorców 1 lipca 2018 roku, to mechanizm podzielonej płatności, nazywany split payment, czyli konieczność rozliczania się między kontrahentami w płatności podzielonej, co by oznaczało, że środki transferowane za fakturę będą trafiały w wartości netto na rachunek bieżący, a VAT będzie trafiał na dedykowany rachunek bankowy. Natomiast te zmiany są jeszcze przed nami, na to jeszcze pewnie będziemy mieli czas, żeby podyskutować w przyszłości. Właśnie tych zmian jest dosyć sporo. Jak wy myślicie to wszystko, jak weźmiemy to razem, to ten 2018 będzie taki łatwiejszy czy trudniejszy dla przedsiębiorców? Jak wy uważacie? Ja uważam, że to zależy. Myślę, że na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od przedsiębiorcy. Jeżeli przedsiębiorca opłaca składki ZUS w terminie, to myślę, że zmiany będą dla niego na plus. A jeśli chodzi o JPK, no to jeżeli przedsiębiorca ma swoją księgową, to dla niego myślę, że też również będzie bez zmian. Ewentualnie może być wyższa cena za usługi. Natomiast jeżeli ktoś rozlicza się sam, na pewno będzie mu trudniej. Dojdą mu dodatkowe obowiązki. A jedno, co jest pewne, od nowego roku trudniej będzie księgowym. Współczuję w takim razie. A bankowcom jak będzie? Ja tutaj patrzę z punktu widzenia klienta, tak? Ci mniejsi klienci, którzy nie korzystają z usług księgowych, w konieczność wysyłania co miesięcznie JPK VAT, to niewątpliwie jest kolejny obowiązek, który jest nakładany na naszych przedsiębiorców. Jeżeli to pozytywnie wpłynie na czas poświęcany przez przedsiębiorców dla kontrolerów skarbowych, to jest ta druga strona medalu, która może przynieść jakieś korzyści dla naszych przedsiębiorców. Dobrze. To już wyjaśniliśmy to, jak to będzie wyglądało w przyszłym roku, jakby znamy opinię naszych ekspertów. Teraz czas na kilka pytań, które Państwo do nas przysłaliście. Zobaczmy, co takiego Państwa interesuje. Dobra, mam takie pytanie dotyczące tego, że jeżeli jest taki miesiąc, w którym ja nie mam faktur żadnych, jakby trochę nic się nie działo w mojej firmie, to ja dalej muszę wysyłać JPK VAT? Jeżeli jesteśmy zobowiązani do wysłania deklaracji VAT, a w przypadku czynnych podatników VAT jesteśmy, to wtedy JPK VAT nawet zerowy musimy wysłać. Tak samo też, jak musimy wysłać deklarację VAT zerową. Okej, czyli to nas obowiązuje niezależnie od tych faktur. Druga rzecz, faktury do paragonu, tak? To jest też kolejne pytanie. Czy one też muszą być jakoś uwzględnione w JPK VAT? Faktury do paragonu, tak jak w przypadku rejestru sprzedaży, muszą być uwzględnione, jeżeli są wystawione dla firm.
Czyli jeżeli mamy fakturę dla Paragonu, a później wystawiliśmy tą fakturę dla przedsiębiorców, to taka faktura powinna być uwzględniona w rejestrze sprzedaży. Natomiast jeżeli jest to dla osoby fizycznej, to takiej transakcji nie musimy uwzględniać w rejestrze sprzedaży. Natomiast oczywiście, jeżeli taką fakturę uwzględnimy w rejestrze sprzedaży, to później raport fiskalny z kasy powinniśmy pomniejszyć oczywiście o tę należność, którą fakturę mamy już wykazaną. Kolejne pytanie, które tutaj do nas przyszło, to jest też coś, co pojawiło się w trakcie naszego webinaru. Ty, Daniel, o tym mówiłeś, więc o ciebie o to zapytam. Ten profil zaufany, co to takiego jest dokładnie? Nie możesz to wyjaśnić? Postaram się. Najprościej jak potrafię. Profil zaufany to jest swego rodzaju narzędzie, dzięki któremu jesteśmy w stanie potwierdzić swoją tożsamość w kontakcie z administracją publiczną. Możliwość założenia takiego profilu zaufanego mamy albo przez stronę pz.gov.pl, albo bezpośrednio w bankowości internetowej mBanku. Jeżeli robimy to przez stronę pz.gov.pl, po złożeniu wniosku musimy udać się do jakiegoś punktu potwierdzającego tożsamość, gdzie zostaniemy sprawdzeni z dowodu i urzędnik zweryfikuje, że Daniel to Daniel i faktycznie on złożył ten wniosek, lub jeśli jest klientem mBanku, ma możliwość założenia takiego profilu w pełni online, bez wychodzenia z domu, czyli klika w zakładkę Urząd, tam ma wniosek o założenie profilu zaufanego i autoryzuje to hasłem SMS-owym. Okej, tak to wygląda. Patrzę na kolejne pytanie, to muszę się ciebie, Ilona, dopytać, bo tak naprawdę nie wiem, czy to jest pytanie, na które już odpowiedziałaś, czy ono jest jednak trochę inne. Nie jestem tutaj specem od księgowości. Pan Marek nas pyta, czy JPK VAT dotyczy również paragonów. To jest to samo, co faktura do paragonu, czy też co innego? Znaczy, nie wiem dokładnie, co autor pytania miał na myśli, natomiast myślę, że mniej więcej chodzi o to. Natomiast jeżeli my mamy kasy fiskalne, to powinniśmy wykazywać tylko i wyłącznie raport w tym pliku JPK VAT, tylko taki zbiorczy raport miesięczny. Jeżeli mamy dwie kasy bądź trzy, możemy te przychody sumować razem. Pytanie od pana Piotra mam jeszcze. Czy w trakcie zawieszenia działalności muszę składać JPK VAT? Odpowiedź na to pytanie już padła w trakcie webinaru, dokładnie. Ale przypomnijmy, jeżeli widać, nie składamy ważne. Deklaracji VAT, nie jesteśmy zobowiązani. A ja może dodam, że bezpośrednio nie wynika to na chwilę obecną z przepisów, że osoby, które mają działalność zawieszoną, nie muszą wysyłać tego pliku JPK VAT w trakcie zawieszenia. Natomiast zgodnie z informacjami z Krajowej Informacji Podatkowej nie są zobowiązani do wysyłki. Kolejna rzecz od pana Sebastiana, pytanie, jak sprawdzić saldo w ZUS, tak, no bo mówiliśmy o tym, że to jest ważne sprawdzenie tego salda tutaj na przełomie roku też, jak to zrobić fizycznie? Już mówię, uważam, że to jest bardzo dobre pytanie i bardzo ważna rzecz, aby na początku roku sprawdzić nasz stan konta w ZUS-ie. Czy nie zalegamy z pewnymi opłatami, ponieważ może mieć to spore skutki również w podatkach. Aby to sprawdzić, możemy złożyć wniosek do ZUS-u i wtedy taką odpowiedź możemy odebrać osobiście albo zażyczymy sobie, żeby wysłali nam to pocztą. Jeśli chodzi o wniosek o niezaleganie w ZUS-ie, jest on bezpłatny, więc myślę, że warto to sprawdzić. Dodam tylko tyle, że jest to również ważne podatkowo, ponieważ jeżeli zalegamy z pewnymi składkami, to możemy od nowego roku mieć je źle zaksięgowane, a jest to dosyć istotne, ponieważ składka na ubezpieczenie społeczne jest odliczana od dochodu, natomiast składki na ubezpieczenie zdrowotne są odliczane od podatku, więc mając zaległość w ZUS-ie, możemy spowodować, że będziemy mieć zaległość również w podatku dochodowym. Widzę, że jeszcze jedno pytanie. Jeden z naszych widzów nie dowierza, że ta amortyzacja na 10 tysięcy zostanie podniesiona. Tak, zgadza się. Rozumiem, że to trudno uwierzyć, ale jakby to jest zmiana, która już jest obowiązująca, tak? Tak, dokładnie. Od nowego roku będziemy mieli podwyższany ten limit amortyzacji 10 tysięcy. Dodam, że mali podatnicy oraz osoby, które założyły dopiero działalność, mogły do tej pory skorzystać również z większej amortyzacji, natomiast tutaj warunek był taki, że była to tak zwana pomoc z minimis, tak? I wiązała się też z innymi pewnymi warunkami. Dziękuję. To są wszystkie pytania, które jakby mamy tutaj, na które mieliśmy czas odpowiedzieć, więc myślę, że ta
te zmiany, jeśli chodzi o odpk VAT i jedno konto w ZUS-ie, no są już teraz dla Państwa też zdecydowanie prostsze i jaśniejsze. No cóż, no w zasadzie zaraz mamy święta, nowy rok, no ten, od którego się te wszystkie zmiany wydarzą, więc nie pozostaje nam nic innego, jak złożyć Państwu życzenia. Tak, Danielu, co Ty byś życzył naszym przedsiębiorcom i widzom? Ja ze swojej strony mogę życzyć samych sukcesów w nadchodzącym 2018 roku. Ja ze swojej strony życzę przedsiębiorcom, aby bezproblemowo odnaleźli się w gąszczu tutaj zmiany przepisów. No cóż, to mi chyba zostaje życzyć, żeby Państwo się tym wszystkim nie stresowali, tak, żebyście się nie denerwowali przy wprowadzaniu tych zmian i wcielaniu ich w życie, żeby było z tym jak najmniej kłopotu. Ja Państwu bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję naszym ekspertom, pani Ilonie Markiewicz-Pyc z firmy Superksięgowa. Dziękuję również. Dziękuję. Panu Danielowi Pindor z mBanku, dziękuję. Dziękuję. Dziękuję za uwagę i jeszcze raz życzę wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Do widzenia.